remisem 1-1 zakończył się pierwszy półfinał pomiędzy Górnikiem Zabrze a Legią Warszawa w ramach Centralnej Ligi Juniorów. Gdzieś tam niepotrzebnie w końcówce nerwowość, bo mieliśmy piłkę w posiadaniu, zagranie piłki do bramkarza i gdzieś piłka autowa niepotrzebnie, bo można było spokojnie ten mecz wygrać. Cała drużyna pracowała na tą bramkę i uważam, że tutaj Bartuś fajnie się znalazł w pozycji strzeleckiej, uderzył i zdobył bardzo ładną bramkę, za co chwała mu za to. Pierwsza połowa zdecydowanie tutaj żeśmy gdzieś kontrolowali pole gry, byliśmy przede wszystkim groźniejsi w kontratakach, w tych sytuacjach podbramkowych. Szanujemy ten remis, zdobyliśmy go, można powiedzieć, w szczęśliwych okolicznościach, gdyż w doliczonym czasie gry, aczkolwiek na pewno nie byliśmy w tym meczu drużyną gorszą. Spotkały się dwie równorzędne drużyny, które zasłużyły, żeby być w półfinale. I to, co się działo na boisku, to był mecz na remis. To był mecz na remis, można powiedzieć z naszej strony, że szczęśliwy, ponieważ bramka w końcówce meczu, ale bramka czy w 94, czy w 90, czy w pierwszej, czy w 15 minucie ma taką samą wartość, więc z perspektywy gola, którego strzeliśmy w minuty, w której padł ten gol, można powiedzieć, że wynik szczęśliwy, aczkolwiek oddający to, co się działo na boisku. Już po analizach zespołu z Górnika uważałem, że jest bardzo mocny zespół. Zresztą nie widziałem zbyt wielu meczów grupy zachodniej, aczkolwiek uważam, że ta grupa była mocniejsza od naszej grupy wschodniej. Bardzo fajna organizacja gry, niewygodnie się gra przeciwko temu zespołowi. Gra dość oryginalnym systemem jak na rozgrywki CLJ, który jak widać się sprawdza. Bardzo fajne przejście z obrony do ataku. Zawężenie środkowej strefy boiska od 60 metra w dół. Bardzo pozytywnie mogę się o tym zespole powiedzieć. Rewanżowe spotkanie w ramach półfinału Centralnej Ligi Juniorów Górnika z Legią odbędzie się w środę 10 czerwca w Warszawie. Zakończył się kolejny sezon T-Mobile Ekstraklasy. Ostatnie dwa spotkania Górnik Zabrze rozegrał z liderami tabeli. Najpierw na własnym boisku trójkolorowi zmierzyli się z Lechem Poznań. Mecz rozpoczął się dla Zabrzeń obiecująco. Już w 5 minucie gola dla gospodarzy zdobył Konrad Nowak. Niestety szczęście trwało krótko. Kilka minut później wyrównał Szymon Pawłowski. Do przerwy Lech prowadził już 1-4. W drugiej połowie mimo kilku prób Górnik nie był już w stanie zatrzymać rozpędzonej lokomotywy z Poznania i ostatecznie spotkanie zakończyło się 1-6. W ostatnim meczu sezonu Zabrzanie zmierzyli się na wyjeździe z Legią Warszawa. Niestety w stolicy trójkolorowym również nie udało się zwyciężyć. Pierwszą bramkę stracili w 15 minucie spotkania, drugą w 54 i tym samym ulegli oni Legii 2-0. Mistrzem Polski tego sezonu został Lech Poznań, odbierając tytuł Legii, która zajęła drugie miejsce. Górnik Zabrze zakończył sezon na 7. miejscu w tabeli.